Witam Was, moi kochani, przed nami druga część naszego super filmu Poznajemy nowe łowiska. Znowu Gdańsk, będziemy łowić z Jarkiem i Wojtkiem. No i to tyle, zaczynamy! Bardzo obiecująca miejscóweczka. Aha. Idę tam do Wojtka zobaczyć. O, przepięknie tutaj. Aczkolwiek tak jak wcześniej było dosyć sporo wędkarzy, no to tutaj nie ma nikogo i teraz ciekawostka taka, ciekawe czemu? No z jednej strony widać, że dno jest bardzo rozmaicone, dużo kamieni, troszeczkę też roślinności, więc no może byłoby powiedzieć, że dużo zaczepów, więc może dlatego wędkarze odpuścili ten rewir, ale Jarek mówi, że często widzi właśnie gdzieś tam na Facebooku jakieś zdjęcia właśnie z tą roślinnością, którą tutaj mamy. Co by sugerowało, że tutaj jednak jakieś rybki są. Miejsce fajne, ale mało takich zakamarków, gdzie można by było pospinningować. Zobaczcie tutaj. Może jeszcze jakby się miało tyczkę, albo chociażby jakąś dłuższą wędkę, to może by dało radę. Z krótkim spinningiem sobiutko. Cały czas coś takiego. Zobaczcie, miejscóweczka fajna, teoretycznie cichutko mogło być, ładnie tutaj by się łowiło, ale co z tego, jak ze spinningiem nie damy rady tutaj. O, tutaj ja rzucę. Muszę mieć pierwszą rybę w końcu, nie? Nie, ale jak nie będzie, to zmieniam na jakąś małą przynętę, może ta jest odstraszająca. O, leci fajnie. Siedzi. Ładnie. Co to będzie? Mały okoń. Kona, że mi w trzciny nie poszedł. To nawet ładny ci powiem. Panie, dasz radę podebrać? Powoli, powoli, powoli. Ale ładna rybka. Spokojnie. Cio. Spokojnie, daj mi się pomóc. Ja, ale w ścinę mu ucieknie. Ja wiem, ale on ci może pójść, bo on tak, wiesz, dosyć to złapał. No i teraz to jest najlepszy moment, żeby go złapać. Dawaj. To ma A to jest taka 60, piękna. 50 na pewno. Niżej kamerka. Delikatnie. Dobra. O, właśnie, bo dobrze złapać. Piękna rybka. Super. O ja! Super. Ale piękny szczupaczek. Z pijaweczką. Co najmniej 66. Gdyby go tam jeszcze trochę wyprostować, to myślę, że było więcej nawet. No. To jest 6 bite. Dobra, to do wody. Wraca do wody. Jest. Co ty gadasz? Michał. Możesz ty, czekaj. Ty masz kręcisz to czy nie w ogóle? Co za gość. Nie, to wiesz, ja... Ale ładny. Czekaj. Dobra, to trzymaj kamerę. Trzymaj kamerę. Staraj się podchodzić.
Cosze! Co ty gadasz? Yeah. Co to było? Sandacz? Wydaje mi się, że sandacz. No dobrze. Bo było widać po kolorze, ale ty... Co za gość. W sensie to przejeżdżasz, Michał, widzisz? No, Jarku, kończymy. Ile kilometrów zrobiliśmy? No, kolega szacuje, że około 10. Trzeba będzie sprawdzić na Google, aby dokładnie to wyliczyć. No, trochę się przewietrzyliśmy, pospacerowaliśmy. To jest też jakiś plus zawsze. Warto coś zrobić dla zdrowia. Ale za 8 godzin gdzieś, nie? Taki spacerek. Co? No, gdzieś tak od 8 powiedzmy liczmy do... No 7. No 7. 7 godzin, ale tak prawdę mówiąc mogliśmy wolniej iść, to by tak no, cała dniówka zejdzie na coś takiego. Piękne odcinki są, mi się najbardziej podobały te, gdzie były te trzciny, gdzie ten szczupak się trafił. Niemniej jednak był jeszcze na haku sandacz. No u ciebie był na haku sandacz, czyli dwie ładne ryby na pierwszym wypadzie. Bardzo dobry początek. No, ale niestety, sandacz, wiecie, się mi spiął. Mam wędkę blok playera mi od Mikado, ona jest od 1 do 9 gramów, bardzo delikatna. No, a ja nie mam takiej, wiecie, tendencji, żeby jeszcze dodatkowo zacinać tą rybę drugi raz, czy tam trzeci, żeby być pewny. No i sandacz, wiadomo, twardy pysk, no i się nie zaciął tak jak powinien i spadł. No i co? I chyba wypadł udany. Pojawimy się tu jeszcze na miejskich łowach chyba, nie? No, ja bym wcześniej nawet z chęcią się pojawił, gdzieś w marcu. Będą już zupełnie inne warunki, ryb powinno być dużo więcej brań. No widać wyraźnie różnicę między jesienią, czyli tymi miesiącami powiedzmy od października do końca listopada, a styczniem, gdzie tych brań jest zdecydowanie mniej. No konie rano raczej harcowały, teraz tutaj już od dłuższego czasu nawet brania nie miałem. Wszyscy łowiliśmy dropshotem. Przynęty tam powiedzmy od 5 do 7 cm na ogół. No, w kolejnych miesiącach będzie dużo lepiej. Obecnie czekalibyśmy na spółdzielni troć, czy chodzilibyśmy po tych wodach morskich, to byłoby znacznie lepiej, na pewno. Ja dodam tylko, że ta przyjemność kosztuje 15 zł. Tam macie link, gdzie się robi opłatę. 15 zł na dzień. Możecie sobie wykupić na miesiąc za 50 zł, bądź na rok. Na rok stówka? Stówka chyba. 150 rok? Na rok. No, jeżeli chcecie pływać dodatkowo jakimś pływadełkiem swoim, to dopłacacie stówkę na rok i wtedy możecie sobie pływać. No i to tyle. No, miejscówka mi się wydaje bardzo fajna, bardzo ciekawa. Na pewno dla tych ludzi, którzy lubią sobie spacerować, porzucać trochę, iść gdzieś dalej. Bardzo duży potencjał. Trzymajcie się, na razie, cześć.